Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepco. Oj, będzie się dużo działo w tym przeglądzie, będzie bardzo dużo nowości do łazienki, do kuchni. Na końcu pokażę Wam moją korektę tego strójka, co już wcześniej pokazywałam, ale i też będzie nowa dekoracja, tak więc oglądajcie do końca, bo warto. I zaczynam przegląd od tych cudownych kalendarzy. Ktoś pytał mnie ostatnio, czy są. Tak, pokazywałam, ale dzisiaj jeszcze dołożyłam inne. I tutaj macie ten zestaw za 12 zł i też jest taki męski kalendarz w bardzo ładnym kolorze czarnym, gdzie tutaj jeszcze mamy wstawkę złota. Następnie są takie kalendarze, one są troszkę droższe, kosztują 17 zł i też macie kilka wzorów do wyboru. Oczywiście proszę Was o serduszko, jeżeli ktoś ogląda mnie pierwszy raz, a jeżeli częściej, to dwa, bo wtedy ten filmik może polecić do większej ilości osób, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. I przy okazji dziękuję za wspaniałe komentarze, naprawdę bardzo miło mi czytać. Dziękuję ślicznie za wszystkie subskrypcje, łapeczki. Witam nowe osoby na kanale, bardzo się cieszę, że do mnie trafiliście. Zachęcam do pisania komentarzy. Tutaj mamy bardzo już fajną grupkę wspaniałych pań, tak więc witam raz jeszcze. Zobaczcie, co znalazłam. 7 zł, mamy tutaj cienkopisy, ale obecnie za 10 zł 36 sztuk jest w promocji w Action, tak więc tam Was odsyłam, ponieważ ta cena jest bardzo świetna. Tutaj jest 20 sztuk ciastoliny za 100 zł, no i ten gadżet do butów, polecam Wam z całego serducha, kosztuje 5 zł, czyli tyle samo co w Ikei, a dzięki temu możecie naprawdę zwolnić dużo miejsca, czy w szafie, czy w jakichś półkach. Tutaj mamy tacę, bardzo ładna, drewniane marączki, kosztuje 30 zł i jest nawet spora. Kolejną rzeczą, którą znalazłam, to są te lampki, one występują w trzech kolorach, białym, szarym i różowym, kosztują 30 zł. Bardzo ładny taki prążkowy wzór, a działają na baterie. Kolejna nowość to taka gałązka srebrna, ona jest podświetlana LED-em, widzę na dwie baterie grube AA. No ciekawie to musi wyglądać, jak jest podświetlone. Kosztuje 20 zł, na razie widziałam tylko te liście właśnie w kolorze srebrnym. I to jest taka dosyć duża dekoracja, sięgała mi za kolano. No i kochani, przechodzimy na nowości do łazienki. Tutaj macie taki dozownik, w sumie bardziej do kuchni, na szczoteczkę, dozownik do mydła, w środku możecie wsadzić gąbkę. Słuchajcie, kosztuje 10 zł i te zestawy są w dwóch kolorach, szarym i białym. I za chwileczkę zobaczcie, co tutaj Wam pokażę. Te mydelniczki są przepiękne, one mają takie przezroczyste, jakby ten plastik u dołu. Z daleka wygląda to jak szkło, naprawdę fajny zestaw. Mydelniczki kosztują 8 zł. I macie szarą bądź białą. Następnie są te szczotki. One też mają takie ładne ścięcia, bardzo ładnie są wykonane. Kosztują 25 zł. I kochani, idę na nowości do kuchni. Fajne tarki, naprawdę jest tutaj dużo oczek do wyboru. Możecie tutaj ściachać wszystko, co tylko Wam przyjdzie na myśl, czy buraki, czy marchewki, czy jabłka. Naprawdę jest tutaj duży wachlarz możliwości. Są dwa kolory, kosztują 10 zł. Następna nowość to jest ten wyciskacz do cytrusów. On jest plastikowy, kosztuje 6 zł. Przezroczyste ma tutaj ten pojemniczek, a u góry właśnie jest kolor szary. Ale jest dosyć spory, więc tam naprawdę można wycisnąć co najmniej dwa, myślę, pomarańcze, jak nie trzy. Następną rzeczą, którą znalazłam, to jest ten zestaw worków do segregacji śmieci. 35 litrów, 15 zł i macie tu 4 sztuki. Kolejne ściereczki, zobaczcie, 5 zł za 2 sztuki i mamy tutaj zmywak celulozowy. Nie widziałam wcześniej, ale co jeszcze tutaj wpadło mi w oko,
to, że możecie kupić 3 sztuki takich właśnie druciaków. One są bardzo fajne i kosztują 3 zł. Kolejne ściereczki i macie tutaj ściereczki z mikrofibry, kosztują 5 zł, a w środku mamy 3 sztuki. Jej wymiar to 30×30. Już znalazłam na wyprzedaży taki wkład do mopa, kosztuje 8 zł. Od dzisiaj podobno mają już być wyprzedaży, tak więc zobaczymy. Pójdę zobaczyć, czy faktycznie już tam coś się pokazało. No i tutaj mamy myjkę do na przykład mycia okien, ona też fajnie się sprawdza przy kabinie, kosztuje 6 zł. Ostatnio szukałam właśnie takiego małego zestawu i powiem Wam, że ten tutaj w Pepco jest idealny. Kosztuje 5 zł i tutaj widzę fajna wstawka żółtego koloru, ale ten wieszak Wam polecam. Jejku, tu macie 11 aż miejsc do zawieszenia kurtek. Kosztuje 5 zł, jest w dwóch kolorach, czarnym i zielonym, ale naprawdę jest bardzo wytrzymały. Jak już jestem na wieszakach, to tutaj widzę taki komplet 7 drewnianych wieszaków za 17 zł. No i ostatnio kupiłam sobie te wieszaki za 3 sztuki, zapłacicie 5 zł. Już nie mam problemu z tym, że moja bluzka, która jest z takiego materiału śliskiego, wiecznie gdzieś leciała na dół, więc no, one są bardzo fajne. I dusz dosyć spore, występują w dwóch kolorach, czarnym i zielonym. A tutaj macie już składany duszlak, 15 zł, wymiary miałyście pokazane u góry. Jest tylko w kolorze szarym. Tutaj ostatnio pokazywałam Wam ten serwetnik z Ala Skórki za 15 zł. Macie jeszcze też dostępny w kolorze czarnym. Bardzo fajnie, że pokazały się zielone, takie duże świece. One mają bardzo ładny błysk. Kosztują 12 zł. Zapach świąteczny w bardzo ładnym pudełeczku i dosyć spory. Widzę ten dyfuzor. Kosztuje 25 zł i zapach ma cynamon. Coraz więcej nowości widzę spoza takich kategorii świątecznej, pokazuje się w sklepach. I tu macie świecznik Glamour, on kiedyś był już w Pepco, widzę, że powrócił. Bardzo ładne ma te kryształki, to jest prawie identyczne jak w Home Menu. Tutaj zapłacicie 60 zł, a w Home Menu one kosztują grubo ponad 100. Naprawdę są bardzo fajne. Te szkło z góry możecie ściągnąć i włożyć na przykład choinkę. Ja mam taki świecznik i powiem Wam, naprawdę kombinuję i to ładnie wygląda. Fajna torebeczka, taka granatowa z dodatkiem złota, ma bardzo fajny pasek. Taki łańcuszek złoty, tutaj zaraz w środku zobaczymy, co tam ciekawego się ukryło. Czy mamy jakąś na przykład... O, jest kieszonka na zamek. Co jest na plus? I jeszcze zaglądam na firanki, zasłony, bo tutaj też pani mnie prosiły, 140×180, ta w kwiaty, 25 zł. Tu jest taka bardzo ładna zasłona, 135×260 cm, 70 zł. Tutaj mamy też bardzo ładną zasłonę z dodatkiem takiej nitki srebrnej. I tutaj ona kosztuje 80 zł, 140×260. Bardzo ładna firanka w takie delikatne kropki, 140×260 kosztuje 40 zł, no ale tu jest hit cenowy, ona cały czas jest w sklepie dostępna, 20 zł, taka zwykła, prosta, fajna firanka i słuchajcie, ona ma wymiary 140×260 cm.
kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten przegląd. Ja już przerabiam dla Was fajny action. Tak więc dziękuję Wam za poświęcony czas. Jeżeli kogoś nie interesują moje ozdoby, to koniecznie zostawcie serduszko bądź łapkę, aby ten filmik mógł polecieć dalej, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zobaczcie koniecznie ten filmik. Tu było tyle fajnych nowości, jeżeli chodzi o sklep Pepco. W Kijku są nowe dekoracje, takie marmurkowe, jest nowa zastawa, naprawdę piękna. W Pepco tutaj były bardzo ładne świece. No tyle jest nowości w sklepach, teraz zaczną się wyprzedaże, więc warto zerknąć, co dany sklep oferuje. Oczywiście każdą mega okazję zaraz będę Wam wrzucać na kanał. I co, z tymi, co nie oglądają dalej, to ja się żegnam. Koniecznie pod filmikiem zostawcie Waszą opinię na temat towaru, który widzieliście, a osoby, które chciały zobaczyć, jak poprawiłam ten stroik, to zapraszam. Powiem Wam, że ta druga ozdoba również mnie troszkę zaskoczyła, no ale to zobaczycie za chwilkę. Kupiłam tutaj w Pepco właśnie taką girlandę. Ona bardzo podobna jest w kolorze do tej bombki z Action. Skróciłam troszkę tą świecę, bo ona dla mnie była za długa. Tak więc tak to wygląda. Posłuchałam Was, bo faktycznie te gałązki fajnie wyglądają, ale gdzieś jeszcze upchałam czerwone bombki i jak będę stroić mieszkanie, jeszcze nie zabrałam się za to wszystko, to wsadzę tutaj jeszcze takie bombki czerwone i to będzie naprawdę fajnie wyglądać. Mi się bardziej chyba w takiej formie to podoba. Oczywiście każdy może tutaj wymyśleć dowolnie, bo kombinacji jest dużo. No i teraz te sopelki, słuchajcie, kupiłam 5 par, gdzieś jeszcze mam dwie, nie potrafię znaleźć, gdzieś upchałam. Ta świeczka jest z Action, one też kosztowały niecałe chyba 12-15 zł, a te kryształki zamówiłam z Temu. I tak myślę, że jak przyjdzie do mnie jeszcze jedna paczka, to może zrobię dla Was filmik, bo naprawdę tam się tak opłaca kupić rzeczy, są tanie. Sprawdzałam, czy płaci się cło, bo jakiś czas temu dostałam informację, że teraz jak się będzie zamawiało z Chin, to będzie opłata. No ja tej opłaty jeszcze nie zapłaciłam ani razu, więc no, jak nie ma opłat, to czemu nie? Ja wiem, że te kryształki u nas są bardzo drogie, jak gdzieś szukałam, a tutaj zobaczcie, takie duże koło i jest naprawdę tego sporo. Te kryształki są praktycznie w home menu na każdej takiej ładniejszej świeczce glamour oklejone i jestem pod wrażeniem, bo naprawdę one są świetnie wykonane i niczym się nie różnią. I tutaj właśnie chcę nadudać ten pasek. Ta świeczka tylko z Action mnie wkurza, że ona tak strasznie sypie się z tym brokatem. Nie wiem, jakoś to może... Już teraz nie, bo teraz zobaczycie, jak to wygląda. W każdym razie ten pasek kleję na dół. Możecie wymyśleć sobie, jak chcecie. Możecie zrobić taśmę. Ja widziałam dziewczynę, która miała taki pasek, jakby naklejka, szeroki na 4 cm i ona właśnie od dołu srebrny taki pasek sobie okleiła i przykleiła u góry właśnie takie złote i srebrne jakieś koraliki. I to też fajnie wyglądało, tylko one były usztywniane, bo to musi być sztywne. Ja akurat lubię srebro, więc tutaj padło na te kryształki. No i za chwilkę zobaczycie, jak to wygląda. No tu powiem Wam naprawdę szok. Ja mam taką jedną świeczkę z... Ta świeca się mega sypie z tym brokatem. Mam taką jedną świeczkę z home menu już lata i ona jest cała właśnie w tych kryształkach. A te kryształki chyba kosztowały 9 zł na Temu. Tutaj muszę obciąć te kółeczka,
bo one będą brzydko wyglądać. Szukałam takich dużych sopli. Słuchajcie, nigdzie nie ma sopli, co najmniej jeszcze pół razy większych od tych. Nie ma. Nigdzie. Ale i dlatego one będą źle wyglądać, bo to, co ja chcę, to one powinny wystawać co najmniej w połowie. Więc przykleję jeszcze jeden pasek tych kryształków i myślę, że to jakoś wyjdzie. Bo chciałam na początku wsadzić ten pasek na środek i dopiero dać te kryształki, ale to też by niedobrze wyglądało. Tak więc no tak niestety musi być. I powiem Wam, że jeżeli ktoś nie lubi takich sopli, to nawet jakby zamówił sobie właśnie, ja Wam wszystko w tym filmiku, jak zrobię z tego temu, pokażę, wrzucę też linki, to nawet tak ta świeczka fajnie wygląda, więc można nawet kupić zwykłe białe szkło, są też takie. I słuchajcie, przykleić sobie te kryształki i naprawdę to będzie ładnie wyglądało. No i teraz tym pistoletem. Pistolet też kupiłam w Action, bardzo Wam polecam, ten właśnie granatowy, on jest rewelacyjny. I te sopelki właśnie przykleję do tej świeczki. A dlatego świeczka, ponieważ w sklepach nie ma takiej wielkości, no jakiegokolwiek szkła, czy kolorowego, czy jakiegoś jednolitego, no nie ma. Są albo takie mega szerokie, albo jakieś takie długie. No i musiałam kupić świeczkę. Kurczę, już widzę, że tych sopli mi zabraknie, tak więc muszę zrobić większe odstępy, ale powiem Wam, że nawet mi się to podoba. Tam, jak kiedyś widziałam, to były srebrne, takie mega długie sople, no ale wiecie, u nas takich nie ma i mogę korzystać z tego, co daje Pepco bądź Action, bo w innych sklepach chyba raczej takich rzeczy się nie kupi. I tak sobie kleimy i tadam! No i mi, powiem Wam szczerze, efekt końcowy się bardzo podoba. Szkoda, że brakło mi czterech dosłownie sopelków, ale nieważne, jeżeli w Pepco już nie złapię, to będzie to z tyłu, a jak będę palić świeczkę, to będzie po prostu z przodu. Podświetlić można to lampkami. Ja mam akurat białe. Ja lubię takie światło. I powiem Wam, że tutaj tak. Na dole nie trzeba wcale kleić kryształków. Można naprawdę zrobić taką czy srebrną, czy złotą, czy jaki kolor Wam się podoba tasiemką, bo są takie taśmy dostępne. Tu u góry można również też sobie przyklejać różne rzeczy. Ja nawet widziałam i nawet teraz tak myślę, że można nawet jakieś bombki sobie malutkie poprzyklejać. Też to będzie fajnie wyglądać. W środku zapalić świeczkę. No powiem Wam, moja wyobraźnia zaczęła tak działać, że szok. Aż dziwię się, że w ogóle znalazłam czas na to. Tak więc kochani, życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Ja teraz jeszcze szybko muszę piec ciasto, bo dzisiaj moje dziecko ma festyn mikołajkowy, tak więc Sylwia ciągle w biegu. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego odcinka. Pa!